Dzień dobry, dzień dobry, kochani, już po naszym powrocie z Sopotu i dziś zapraszam Was na film tematyczny, a będzie to haul z lipca. Zacznę od biżuterii, ponieważ to właśnie ją kupiłam na samym początku lipca w sklepie Yes. I są to dwa naszyjniki, które kupiłam na wyprzedaży. Jeden wiem, że już jest niedostępny na stronie internetowej, musicie go szukać stacjonarnie, drugi nadal jest dostępny, więc w opisie zostawię Wam link. A mowa tutaj o pierwszym naszyjniku, który wygląda tak. On jest dosyć krótki, to jest srebro pozłacane, wykończone takimi pięknymi, szklanymi, kolorowymi koralikami i dodatkowo tutaj jeszcze ma taką maleńką zawieszkę, serduszko. On był w standardowej cenie około 240 zł, natomiast ja go kupiłam w cenie 50% taniej, już Wam mówię, tak, 50% taniej i zapłaciłam za niego 120 zł. I to jest naszyjnik, o który bardzo często pyta, praktycznie codziennie, pytacie mnie na moim Instagramie, kiedy pokazuję Wam się w nim na Instastory, on wygląda przepięknie. Jest delikatny, bardzo ładnie się komponuje tutaj na szyi. No to nie jest to złoto, mimo tego, że tak wygląda. Natomiast dowiedziałam się w sklepie, że można w bardzo prosty sposób o niego dbać. Wystarczy przecierać go co drugi, trzeci dzień taką specjalną chusteczką do czyszczenia i wtedy nic z nim się tutaj specjalnie nie będzie działo. Drugi natomiast naszyjnik jest już nieco dłuższy, chociaż powiem Wam, że splot ma taki sam jak poprzednik i wykończony jest taką bardzo ładną zawieszką, która ma tutaj takie maleńkie serduszka. To jest taka kompozycja z takich właśnie maleńkich serduszek. Wygląda bardzo, bardzo fajnie i to jest łańcuszek, który można, naszyjnik, który można spokojnie regulować. Ja bardzo lubię połączenie tych dwóch naszyjników, bo ten jest nieco krótszy i fajnie tutaj wygląda przy szyi, fajnie ją opina, a ten jest nieco dłuższy, właśnie z taką zawieszką. Bardzo ładnie to wygląda. Ten był już znacznie tańszy. Ja za niego zapłaciłam na wyprzedaży około 80 zł i wiem, że jest dostępny nadal na stronie internetowej, także będziecie mieć do niego link. I jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o biżuterię. To jest bransoletka, którą kupiłem sobie w Sopocie. Mimo tego, że wygląda jak złoto, jest to stal chirurgiczna, którą bardzo łatwo się czyści. Ja też już mam kilka takich dodatków właśnie ze stali chirurgicznej. I co mi najbardziej się spodobało, oprócz tego, że mamy tutaj maleńkie krzyżyki, to te przepiękne koraliki w kolorze takiej delikatnej, delikatnej zieleni. I bardzo fajnie komponują się one właśnie z tym moim naszyjnikiem króciutkim z koralików. Bardzo ładnie ona wygląda tak delikatnie na nadgarstku i ja za nią zapłaciłam 40 zł. Na początku miesiąca skorzystałam również z kolejnych wyprzedaży, ale tym razem w sklepie Etam i kupiłam sobie kilka piżamek. Ja w ogóle uwielbiam kupować tam piżamki, bo one są całkiem dobrej jakości, w bardzo dobrych cenach, wybór jest ogromny, a także gorąco Wam polecam. I zacznę może od koszulek, które sobie kupiłam. One są wykonane z takiego materiału przypominającego jedwab, ale oczywiście jest to satyna. Pierwsza koszulka jest taka kremowa, cieniutka, wykończona, jak widzicie tutaj, takim motywem typu koronka, a tył ma ramionczka, które bardzo fajnie wyglądają na plecach, bo tutaj mamy warkocz. To, na czym najbardziej mi zależało, to, żeby te ramionczka były regulowane i w przypadku jednej i drugiej tak właśnie jest. Bo czasami możecie znaleźć koszulki, które nie mają regulowanych ramionczek. A ponieważ ja nie posiadam dużego biustu, to też wiem, że te bluzeczki, te koszulki bardzo często mi opadają i wtedy wszystko mi tutaj na dekolcie wychodzi. Także ja muszę mieć regulowane ramionczka i za każdą z tych bluzeczek zapłaciłam coś około 50 zł na wyprzedaży i chyba one są nadal dostępne na stronie Etam, natomiast nie wiem w jakich są rozmiarach. Ta jest w rozmiarze S
Ja obydwie kupiłam, tak jak mówię, na początku miesiąca, więc to były te chyba pierwsze albo też drugie przeceny już w Etam. Druga jest w kolorze żółtym. Ma tutaj większe rozcięcie, też taką przepiękną koronkę i tył ma nieco inny, długi, bardzo fajnie wygląda na plecach i tutaj takie wiązanie, spięcie przy pomocy takiego delikatnego złotego elementu i tak jak mówię też regulowane ramionczka, rozmiar S. A do tych koszulek dokupiłam sobie również spodenki. Spodenki też satynowe. Już Wam pokazuję, które wyglądają w ten sposób i one są krótkie. To trzeba przyznać, że one są krótkie, to nie są takie dłuższe shorty, które będą wchodziły Wam w połowę uda, bo czasami takie można dostać. Te są króciutkie, tak jak widzicie, zrobione na gumeczce, ale można je ściągnąć, bo mamy tutaj też dodatkowo właśnie taką wstążeczkę, sznurek. Bardzo fajnie wyglądają, no i też bardzo fajnie komponują się z jedną i z drugą koszulką, czy na przykład z tą żółtą. Widziałyście mnie już na Instastory i pytałyście o to zestawienie, albo też właśnie z taką jasną, chociaż powiem Wam, że te spodenki były w komplecie, znaczy w komplecie. Można było sobie do nich dokupić identyczną koszulkę, ale ja lubię takie nieco inne zestawienia i z myślą o tych właśnie upałach, które mamy w tej chwili tego lata, takie zestawienie, satynowa koszulka i takie shorty z kieszeniami sprawdzają się idealnie. Ale kupiłam sobie na wyprzedaży jeszcze jedną rzecz, która mnie urzekła, jeśli chodzi o wzór, bo mamy tu kota, lwa, wygląda to przepięknie, tak, i są to spodnie z takiej bardzo cienkiej, przyjemnej bawełny w rozmiarze S. Bardzo fajnie opinają nasze nogi. One są też na gumce, tak jak możecie zauważyć. O, z przodu ściągane sznureczkiem w rozmiarze S. I to, co ja lubię w długich spodniach, to przede wszystkim to, że mamy tutaj te mankiety, właśnie takie ściągnięcia, bo ja strasznie nie lubię spodni, które mają luźne nogawki i w nocy mi się to wszystko podwija. Tak jak na przykład lubię satynowe piżamy, ale te spodnie, które są zazwyczaj w 90% szerokie, doprowadzają mnie w nocy do szału. Także kupiłam sobie jeszcze takie właśnie bawełniane spodnie, piżamkę z kieszeniami, tak jak widzicie, bo te koty mnie po prostu urzekły. Ale powiem Wam, że ta piżamka też bardzo fajnie wygląda, na przykład z taką satynową, tą jasną koszulką i też mamy całkiem ciekawe zestawienie. No i tak jak mówię, te spodnie też kupiłam na przecenie, sprawdzałam na stronie Etam, niestety nie są już dostępne, być może znajdziecie je gdzieś jeszcze stacjonarnie i ja na wyprzedaży zapłaciłam za nie niecałe 40 zł. No dobrze kochani, koniec tych rzeczy wyprzedażowych. Teraz pokażę Wam kolejne dwa dodatki. Coś, co tygryski uwielbiałam najbardziej, czyli będą to torebki. I te torebki mogliście już zobaczyć na moim Instagramie. W ogóle polecam Wam, jeśli chcecie coś szybko u mnie wypatrzyć i nie czekać do końca miesiąca, już zbieram wszystkie rzeczy i pokażę Wam w holu, właśnie śledzić mnie na Instagramie, bo albo zobaczycie tam jakieś moje stylizacje, które zawsze oznaczam, żebyście też miały dostęp do tego, gdzie można taką rzecz kupić, albo gdzieś na moim Instastory i też pytacie mnie do szufladki, wysyłacie mi zapytania do szufladki, co to jest, podaj link, podaj jakiś numer referencyjny, rozmiar i całą resztę, więc tam najszybciej znajdziecie rzeczy, o których opowiadam w holach. Ale dzisiaj muszę Wam opowiedzieć o tych dwóch torebkach, które bardzo, bardzo mnie zaciekawiły. Pierwsza sprawa to jest taka, że jest to marka nasza polska, która tworzy ręcznie robione torebki z syntetycznych skór włoskich, a ja uwielbiam wszystko to, co włoskie i Wy o tym doskonale wiecie. Więc jak tylko przejrzałam stronę internetową tej marki, to się po prostu zakochałam. Przyszły do mnie dwie torebki przepięknie zapakowane, dodatkowo też w takie woreczki lniane, przeciwkurzowe. I pierwsza torebka, którą Wam pokażę, jest zamszowa. Znaczy przynajmniej ten materiał jest taki wykonany, coś przypominającego zamsz, szara. I to jest torebka, którą można nosić na dwa sposoby. Pierwszy to
to jest taki, że mamy tutaj takie krótkie ramionczko, ucho, jak to się mówi, które można odpiąć bez problemu i sobie spokojnie nosić torebkę w ten sposób. Czyli te, jak tak zwaną, jako tak zwaną nerkę, torebkę, którą nosimy w pasie z dodatkowym paskiem. Czyli widzicie, mamy tutaj dwie opcje. Proszę, zobaczcie. Każdą z nich można odpiąć i można też wykorzystać torebkę nawet jako taką torebkę gdzieś na wyjście tylko w dłoń, w rękę. Natomiast jako kopertówkę, o, brakowało mi tego słowa. Natomiast możecie też wykorzystać na różne sposoby, właśnie w pasie z regulowanym paskiem. Chociaż powiem wam, że na stronie internetowej macie wybór długości tych pasków. Mimo tego i tak jest regulacja bardzo, bardzo wygodna, albo właśnie taki krótki pasek. No i tak, szara torebka, która pasuje do wszystkiego, ale kolorów, wybór kolorów tej torebki jest ogromny na stronie. Możecie ją kupić właśnie w takiej opcji zamszowej, ale też możecie ją kupić w opcji skórzanej. Bardzo fajnie się ją otwiera. Wystarczy tutaj przycisnąć. Otwieramy. Wykończenie materiałowe. Jedna kieszonka. O, duża przestrzeń. Marka Bigordi, chyba tak się to dokładnie wymawia. Jest też dostępna na Instagramie, gdzie możecie zobaczyć zdjęcia w różnych stylizacjach z tymi torebkami. Ale słuchajcie, wykonanie, bo tak jak wspomniałam wcześniej, ręcznie robione torebki, wykonanie, jakość tych materiałów, tych zatrzasków, tego wszystkiego, nici, jest tak dopracowane, żebyście nigdy nie powiedziały, że to są torebki, które są w tak dobrych cenach, a tak dobrej jakości. Także pierwsza torebka wygląda tak. Koniecznie sprawdźcie na stronie internetowej wybór kolorów i opcji, jeśli chodzi właśnie o coś takiego. Świetnie się prezentuje w różnych stylizacjach. Druga torebka, o której pomyślałam już troszeczkę tak bardziej w stronę jesieni, jest w innym zupełnie kształcie i zupełnie innym kolorze. To jest materiał, który przypomina trochę skórę jakiegoś zwierzęcia, bo to nie jest czarne i to nie jest brązowe, ale to jest taki brąz z jaśniejszymi tutaj właśnie elementami, w dotyku bardzo przyjemny, lakierowana. Zobaczcie, mamy tutaj jedną kieszonkę i drugą kieszeń tu. O, ale dodatkowo mamy tutaj jeszcze raz, dwa, dwie takie mniejsze torebki. Oczywiście jest tutaj znowu materiał wykończeniowy w środku i dodatkowy pasek, przez co też tę torebkę możecie nosić albo w ten sposób, albo też przepiętą na ramię. A teraz opowiem wam pewną historię i coś, co przydarzyło mi się tak naprawdę, kiedy jechaliśmy do Neapolu niedawno, pod koniec czerwca, na włoskie wesele. Słuchajcie, zacznę może od tego, że 15 lat temu kupiłam sobie spodenki. Te oto spodenki, wyjeżdżając do Włoch, a chyba w sumie nawet w Neapolu. I te spodenki służyły mi przez 15 lat. Tak, dobrze usłyszeliście, 15, 16, 15 lat. A dlaczego służyły? Bo wyobraźcie sobie, że na lotnisku, a w sumie to już w samolocie, podczas podróży z Warszawy do Rzymu, spodenki mi pękły. Ta-dam! Pękły mi na pupie. O! I w takich spodenkach niestety siedziałam całą podróż i później musiałam przejść przez lotnisko w Rzymie, żeby otrzymać bagaż i móc się przebrać. Nie powiem, że było to komfortowe, bo nie było to komfortowe, ale to był właśnie ten moment, kiedy stwierdziłam, że te spodenki czas najwyższy już wyrzucić, mimo że bardzo je kochałam, uwielbiałam nosić i miałam do nich niesamowity sentyment. Zatrzymałam je tylko po to, żeby wam pokazać w holu, jak się prezentuje dziura i z czym musiałam się zmierzyć. Natomiast już od jakiegoś czasu szukałam
takich spodenek, które będą jeansowe, ale będą miały dłuższe nogawki. Ja już nie jestem w wieku nastolatki, że mogę sobie pozwolić na to, żeby nosić pupę na wierzchu. A pewnie zauważyłyście, że większość tych wszystkich shortów i spodenek jest bardzo mocno wycięta. Mi osobiście to przeszkadza. Ja rozumiem dziewczyny w moim wieku i starsze, które takie spodenki noszą i nie mają z tym problemu. Ja się nie czuję w tym dobrze i wcale nie było mi łatwo znaleźć spodenki, które będą miały dłuższe nogawki. I któregoś razu podczas zakupów z moją mamą znalazłam w Orsayu proste jeansowe spodenki, które mają dłuższe nogawki. Dodatkowo te nogawki można podwinąć lub też wywinąć. Klasyczne, nie mają w sobie nic, żadnych udziwnień, po prostu zwykłe, proste spodenki na guzik, na suwak. Bardzo wygodne, miękkie. Ja w Orsayu praktycznie nie robię nigdy zakupów i chyba powinnam to zmienić, bo okazuje się, że czasami można tam znaleźć ciekawe rzeczy. Sprawdzałam na stronie, te spodenki są dostępne, chociaż nie wiem dlaczego jest opis tych spodenek, że są to jeansowe z dziurami, bo tutaj nie ma żadnych dziur, naprawdę żadnych dziur, a są niesamowicie wygodne, bardzo dobrze się je nosi, pierze, można je stylizować z różnymi ciuchami, z koszulkami, z bluzeczkami, więc dla dziewczyn, które mają może nie tyle taki problem jak ja, ale chcą czuć się komfortowo, jeśli chodzi o nogi, o pupę, ale ładnie też wyglądać i mieć pośladki podkreślone, ładnie podkreślone nogi, wszystko, żeby wyglądało super i nie pokazywało zbyt wiele, to myślę, że jest to dobra opcja. Także te spodenki kupiłam w Orsayu, jestem bardzo zadowolona, chociaż z tymi muszę się już pożegnać. Kochani, ostatnie dwie rzeczy i kończymy ten dzisiejszy haul, bo wiem, że pewnie część z Was ma już dosyć i teraz będzie moja ukochana Zara. Pierwsza rzecz to jest bluzeczka, która wygląda właśnie tak. Bluzeczka koronkowa w kolorze takiej, powiedziałabym, kawy z mlekiem. Jest dostępna też w wersji czarnej. Przynajmniej ja widziałam w Zarze, że były te dwie wersje kolorystyczne. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś inna z tyłu. Zasuwana na suwaczek, którego praktycznie nie widać, ale bluzeczka jest prześwitująca, więc polecam zakładać pod nią jakąś koszulkę też w takim cielistym odcieniu, ewentualnie jakąś bardzo fajną bieliznę, jeśli też nie macie z tym problemu, żeby gdzieś się pokazać tylko i wyłącznie w takiej bluzce i w bieliźnie. Dobrze mocno wycięta. Nic absolutnie nie opina. Ona jest dosyć szeroka, bo ja ją mam w rozmiarze S. Jeśli chodzi o XS-kę, też mierzyłam, ale była dosyć niekomfortowa tutaj na dole. Także jeśli macie standardowy rozmiar S lub M, to bierzcie w waszym rozmiarze, nie bierzcie mniejszej. Ona nie będzie opięta, tak jak mówię, ona jest dosyć luźna, ale bardzo ładnie się układa. Też już się wam pokazywałam na moim Instagramie w tej bluzce i padała masa pytań, skąd, w jakiej cenie, gdzie, czy jest dostępna. Jest dostępna, to jest aktualna kolekcja, także sprawdzajcie w Zarze. I ostatnia rzecz, która mnie urzekła, ale jeszcze jej na sobie nie miałam. Tak, dobrze widzicie, to jest t-shirt. Dosyć szeroki, bawełniany, rozmiar S i ma taki właśnie oto nadruk, o, jeszcze naklejka, jeszcze metka, czas najwyższy ją założyć, ale bardzo mi się spodobał ten nadruk. Ja w ogóle lubię takie nadruki, lubię motyw kobiety, chociaż ktoś mi powiedział, że kobieta nie powinna nosić kobiety. Patrzcie na to, nie powinna nosić kobiety na koszulce, wizerunku kobiety. Ja nie wierzę w żadne przesądy i absolutnie mam to gdzieś, więc jeśli jest fajna bluzka, która mi się podoba i jest motyw kobiety, dlaczego nie? Co myślicie? 70 zł? Myślę, że warto, a były jeszcze inne. Także też sprawdzajcie w Zarze. W ogóle w tym roku mam wrażenie, że Zara, jeśli chodzi o takie właśnie koszulki, t-shirty, to wstrzeliła się w mój gust idealnie. Jeśli oglądacie wszystkie moje haule, to zauważyłyście, że kupiłam w tym roku ogromną ilość tych koszulek, ale zakochałam się praktycznie we wszystkich i wybór wcale nie był najłatwiejszy.
To będzie tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że wytrwałyście do samego końca. Linki do produktów, o których dzisiaj wspominałam, zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć wszystkie, a jak nie, to też postaram się zostawić jakieś namiary, żebyście mogły gdzieś jeszcze, być może w jakichś sklepach je znaleźć. Dajcie znać, co myślicie o tych rzeczach, które sobie kupiłam. I jestem też ciekawa, co Wy kupiłyście w lipcu. Pochwalcie się swoimi zdobyczami, a ma widzimy się w następnym filmiku. Ściskam Was cieplutko, buziaki. Pa!